Została bez ministra obrony. Żołnierz padł. Ale sztandar jeszcze stoi. Dobra. Panowie, no tak nie można. No skupcie się. Kto zgubił linijkę? Kto? Jagódka. Twoje linijki. Poczekaj sekundkę, Jagódka, przestań linijkę. Wiktoria, to nie moja wina, nie mógł przestać. Nie wiem, co mu się stało, kochany Julek. O. Orfanty, to wszystko przez tego lewaka, ministra zdrowia. Jezus. Wręczył mu w sejmie paczkę wiagry i z uśmiechem powiedział: no, pierwszy żołnierzu Polski, połknijcie jedno i do boju. No co, no ja? Do tego jak się dzidzie tutaj i jak ona wpada, to jakaś taka reakcja natychmiastowa. No ale powtórzcie sobie ten już bez jaj. Jak siedzicie, to wyłączysz go, bądź jedźcie. Wszystko będę. Ale bądź trochę, wiesz, taka wstrząśnięta tym, co się stało, no. I chyba to dodaj w taki sposób, no. Pewna czy niepewna, no. Dobra. Coś takiego. Wiadomo. Ja zdjąłem okulary, no. Jak ja to zdjąłem, kurwa, no co? To nie musisz, wiesz, siedzisz taki, jakby nigdy cię nie... No ja mam siedzieć, no to się chodzi inaczej. Panowie, nie ma... Ej, nie ma czasu. Chwila, moment, pracujemy, to kosztuje, nie? A mówię, nie ma, ja jestem rozebrana, nie mówię tutaj na linii, nie wiem, co ty. No daj, co im teraz powiesz? No weź powiedz im, że czy nie robimy, że dom zastawiony, czy cokolwiek. Musimy powiedzieć, przecież nie możesz tak co. No to będzie czasem... Słuchaj, nie... No, ja powiem, a wy pracujcie. No, tylko bądź miły, no. Będę miły. Okej. Okay. Jestem miły. Okej, okay. To jeszcze raz. Nie wchodzą, to nikt nie fotografuje, bo to jest, wiesz, kępujące. Ja wiesz... To jeszcze raz prosimy. Nie będziecie fotografował. Jeszcze raz jedziemy. No dobra. Przepraszam, no to... To jest właśnie. Jedziemy. Come on. Jeszcze raz. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Ja jeszcze chciałem podziękować w naszym imieniu wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego filmu, to znaczy całej ekipie i pozostałym aktorom, których tutaj nie zapraszamy, bo jesteśmy samolubni. Czy tam jest otwarte? Cześć. Strasznie to miło. Ja
przyjechałem z Australii. Przyjechaliśmy z Australii. No, z podstawowego pokoju dostaliśmy się. Tak się złożyło, że zamiast czekać na robotę, postanowiłem coś zrobić. A w ogóle nazywam się Wacław Opieracy. To jest Zosia. Zosia jest z agencji Burdułowicza Dystrybucyjna. Wartek Opieracy. Podobało ci się to? Tak. Mamy jeszcze pytanie, Andrzeja? Nie, cześć. To jest dla Maćka, okej. Okay. Myślę, że to jest to, co mój kanał szuka. To co, że będą jakieś wiążki? Niewielkie. Chcesz kopię? Może chcesz kopię? Nie, później się dogadamy. Zostawię u ciebie w telewizji, w tym u pani, dobrze? A szef decyduje, rozumiem. Tak, szef decyduje, w związku z tym mam prośbę, żebyście dali mi kasetę. Mamy. Mogę ją wziąć dzisiaj ze sobą? Tak, Wacek ma, tak. To przyślij do mnie Wacka i dam kasetę szefowi. Obejrzy, mam nadzieję, że to naprawdę to nie będzie długo trwało. To jest naprawdę świetne. A odpowiedź kiedy będziemy mieli? Jaką? Słuchaj, to ja ci powiem. Wpadniemy. Kiedy możemy? Jutro? Bomba dla mnie. Serio? No, jak mnie tu widzisz, no? Spójrz moje oczy, widzisz napisane hit. Co ja robię, patrzę. Wiesz, co to jest hit? Wiem, co to jest hit. Więc to jest hit. Moja gazeta wynajmuje mieszkanie. Jak wynajmuje mieszkanie, to od razu ludzie są. Będzie sukces, co? Niesamowita sytuacja. To jest dobre. Przez. Szymon, daj mi wódkę, proszę, z sokiem pomarańczowym. Nie powinieneś pić. Teraz już mogę, bo... Jedną... To kurwa nie żarty, no proszę cię, no, w takich momentach. Pomóż mi nie przeszkadzać, teraz ja udzielam pana ciepła. Teraz ja udzielam. Jak ja rozmawiam z moją żoną, to proszę, ja nie wpadam. Proszę pana. Z żoną i rozmawiam, proszę z żoną. Położyć koło ciebie? Po co? Chcę się trochę ogrzać. To załóż koszulę. Uważam, że powinniśmy porozmawiać. Nie nudź, daj guzi i dobranoc. Dobranoc.
zapraszam. Tam cześć. Czekają na was. Na górze? Tak. No, na razie. Czego? Już był? Nie jeszcze, no chodźcie, spóźniacie się. Dziękuję. Nie? Siadaj, siadaj. A dla panów co? Też ja bym poprosił wodę tlenioną i bandaż. Znaczy i kawę też. Ja kawę poproszę. Poproszę sam, pomogę. Zaraz wracam. W kałuże się wpieprzy. Już siadł stary. Rozmawialiście? Co? Rozmawialiście? Nie, jeszcze nie, ale kurwa, ciągle byście przynajmniej na czas. No, zdejmij okulary. Co ty człowiek? No, przecież jesteśmy dystrybutorem. Jest, no. Dystrybutor z dystrybutorku. Nie? A jest już, przyjdzie? Co? Nie spodziewałem się, że tylu ludzi stoi za tak małym filmem. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Wacek Napieralski. To co? Może się poznamy? Wacek Napieralski. Luka... Lutek Dragon. Luka Mordybuj. Orfanty Małopolski. No więc, panowie, obejrzałem ten film. I szczerze powiem... Ale może zaczniemy od tych dobrych rzeczy. Tam jest taka scena, jak ona opowiada sen. On. No właśnie tak. Tak, i to jest, słuchajcie, to jest profesjonalnie zrobione. Ale to jest tylko ostatnia scena. No tak, ale... 5 minut przed końcem. W tej scenie jest coś, wiesz. Co? No ja myślę, że to jest właśnie to. To jest też wtedy, jak ona bierze nożyce i on mówi o sianokosach? Ja mówię generalnie o scenie, że ona jest interesująca. Czy to jest jak przynoszą pochylenie chleba? Nie, panowie. Mnie chodzi o pewien taki wyraz. Wyraz to jest... Ona mu mówi. Znaczy, jeżeli chodzi o ten wyraz, my go wytniemy. To jest wyraz niepierdol. Nie. No, mnie chodzi o kształt tej sceny. Dobrze, że ona sama w sobie jest... Jeśli chodzi o sekwencję strusia w parlamencie. Struś w parlamencie. Nie, wchodźmy w tak daleko idące szczegóły. Ja rozumiem, że nasza rozmowa jest rozmową niewiążącą. Ja tylko wyrażam swoje prywatne zdanie. To był kurwa struś afrykański. Nie przejmuj się, głupi facet w ogóle. Nie myślał, jak tu zrobić pieniądze na tym produkcie, tylko myślał, jak tu nauczyć nas robienia filmów, no. Komplikowanie się pokażę. Pierdolony to coś. Niepotrzebnie się denerwujesz. Nie? Mógł wziąć kino, nie wziął. Ja sprowadzę jakieś gówno z Australii. Ja wiedziałem, co się stanie, słuchaj. I... No mogłem tego zapobiec, no kurczę. Wiedziałem, że dzisiaj nie jest inna spotkanie. Ale nie czy dzisiaj, czy pojutrze. Nie, odbieram, co, jest nie zapis, co jest zapisane, to się stanie. No właśnie było zapisane, no. Matka mi się pasjanta postawiła rano, wiesz, przed śniadaniem. No i wyszło wyraźnie, kurczę, tego knypa nie stępnie. Weź to zdejmij. Nie to beret. Co się przyjęło do beretu? Wygląda, że w ciotkę. Moja ciotka. Telefon. To twój. Halo? To ja. A. Odbierz dzisiaj Olę ze szkoły, bo lecę na spotkanie. My też mamy spotkanie. Ale moje spotkania przynoszą pieniądze, a twoje same straty. Pa, kochanie, kupię coś do picia. W każdym telefonie mojej żony piszę, da go wyrać. Aśka! 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 No chodź szybko, musimy, śpieszymy się. No to jest Matylda. A cześć, to ty jesteś Matylda. Mamo! Słuchaj, innym razem bardzo się śpieszymy. Chodź. Cześć. Do widzenia. Chodź.
Tato, a widziałeś na tym? Wszyscy mówią, i mama mówi, że jesteśmy strasznie podobne. No tak, tak. A i mamę widziałeś? Ona jest bardzo podobna do naszej mamy. Tak, tak, wszyscy są do wszystkich podobni. Chodź, śpieszymy się. A będę mogła jutro zaprosić... Halo? Paweł Krzywuk przy telefonie. Czekaj. Mówi Wacek Nabieralski. Dzwoniłeś do mnie dzisiaj? Tak, po południu. Mam wiadomość od pań z telewizji. Oglądały wasz film. No i? Mnie niestety uważają, że to nie nadaje się naszego kanału. Szukają czegoś więcej artystycznego. Czegoś więcej artystycznego? Ale w przyszłości jak coś macie, to chętnie obejrzę. Wacek, ważne jest, że jest pierwszy kontakt. Że wiedzą, kto ty jesteś. Tak. Masz rację, najważniejszy jest pierwszy kontakt. No, cześć. Starałam się tak robić, żeby były kobiety bogate też i no ładne. Wiem, że robisz także dla kontrahentów zagranicznych. Czy... Cześć Wacek, kto ty? Cześć, jest Luka? Pod prysznicem. Coś źle wyglądasz, siadaj. A jak mam kurwa wyglądać? Widziałeś ten artykuł, dom zestawiony za film? Wszak nie można. Co nie można? Co nie można? Jego dom to może z nim robić co chce. Przy tego domu w ogóle nie zastawi. Na tym polega twoje problem. Dzwonią do mnie ludzie i żądają pieniędzy. Operator mówi, że jak w ciągu 7 dni nie zapłacę, to mnie pozwie do sądu. Powinieneś być dumny z takiego przyjaciela. Zostawił wszystko, co ma, cały swój dobytek. A ty się kurwa martwisz, że jakieś parę tysięcy dolarów. Hej, co tam się dzieje? Nic, nic. Twojemu przyjacielowi się nie podoba, że dom zastawiłeś. A może jest zazdrosny, że ty masz co zastawić, a on nie. Że o tobie piszą, a o nim nie.
No ja już sobie pójdę. Mogę skorzystać z toalety na górze? Nie, szambo się przelewa. Nie możesz się wylać w ogródku? Nie, to dzięki, ja się wysyłam w taksówce. Oh my god! Hej! Patrzę! Co tam? Patrzę! A zaczekaj, gdzie idziesz? Zaczekaj, no gdzie ty uciekasz? Patrzę, o co ci chodzi? Zapytaj swojej żony, ona ci powie. Słuchaj, czy znasz moją żonę, wiesz jaka jest? Dzisiaj jest taka, jutro jest inna, no... Będziesz tak, tak. I najlepszym przyjacielem, no... Do następnego razu, tak? Halo? Tak, na Fuchoła 38. Jedna osoba. Tak, dziękuję. Mi nie chodzi o Zunię, ja ją znam. Nie od dzisiaj. Mi chodzi o ciebie. Pamiętasz naszą ostatnią proszę rozmowę bardzo, o pieniądzach? Czy pani profesor w domu? Proszę. Dziecko przeprowadzamy. Pamiętam, no już robimy pieniądze człowieku. Tylko, że no musisz być cierpliwy. A słuchaj, Matę, no... Nie możesz od razu w tym samym momencie, wiesz, chcesz zrobić. No musimy zacząć coś robić, co jest o dzisiejszych czasach. Na poważnie trochę, no ile tej komedii tak, można. Tak? Chodzi ci o reklamę? No to w takim razie sam to reklamuj. Słuchaj, ale muszą, ty nie wierzysz w reklamę? To jest jedyny sposób, w jaki sposób możemy sprzedać ten film. Musimy... Wiesz, jaką zrobiłeś reklamę? W tej chwili ludzie do mnie dzwonią. Wczoraj dzwonił operator, że mnie poda do sądu, jak mu nie oddam pieniędzy w ciągu 7 dni. No to powiedz, że to musi być zrobione... Sam mu to powiedz! Kino niezależne to się teraz tłumacz. Oczywiście, że chcę robić kino niezależne i z tobą, no... Patrz, przecież nie możemy tak... Luka, musisz... Luka! Popatrz, w jakim świecie ty żyjesz. Kino niezależne. Chcesz robić filmy o dniu dzisiejszym? Proszę bardzo, rób... Kurwa, co ja ci będę pierdolił? Rób filmy o mrówkach, o życiu seksualnym, wierzby. Co mnie to obchodzi? Byle tylko ludzie chodzili do kina. A teraz idź do domu, pogadaj sobie z żoną i popatrz na swoje dzieci. Ile ty masz lat? Spójrz na siebie, zobacz jak ty wyglądasz. Może coś wreszcie zrozumiesz. Cześć! Ładnie, nie? Jednak ten tam? No, tak. No i świetny tak, wybór. Zdecydujemy się. Tak jest? Tak. Numer większy, tak? Czyli? Tak. 14, tak? Mhm. Świetnie. No to pięknie, nie za złota. Na pewno. Nie, nie. Okej. Okay. Płacimy teraz? Nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dobry. Good morning. Good morning, can I help you? Necklaces. I'd like to see. Maszynki, tak? Mhm. Już podaję. Zaczniemy od delikatniejszych, tak? Mhm. I potem przejdziemy do trochę poważniejszych. Rzeczywiście jesteś wysoki. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyniosłam ci, synku, śniadanie. Pięknie wyglądałeś w telewizji. Pięknie. O. Ale mam do ciebie żal. Dlaczego mnie nie pozdrowiłeś? A dlaczego nie powiedziałeś o mojej wróżbie? No to trema, trema. To ja poczekam. Przepraszam panią. Ja poczekam. Oglądamy? Mhm. To ja mam wróży. Z domu nie wiedział, co będzie wróży, co będzie. Rodzinne. Tak was wszyscy. No. Mama mamy, czyli moja babcia, wydłużyła w 38 roku, że Hitler to nie jest niebezpieczny facet, najdalej w 45 roku umrze. No i rzeczywiście. No to mniej więcej to wyszło, tak? Lecimy dalej, tak? Mhm. To jest taki dość rodzinny. Mamusia to przejęła. I tatusia strzegła, żeby się nie kąpał, bo się może utopić. Nigdy w życiu nie był na morzu. Nawet jeżeli był tu z daleka. No ale na zawał, pannie. Można powiedzieć, że się spełniło, prawda? No. Prawda? I co? Bardzo ładnie. W ogóle wszystko to mi się podoba. A mi się wydaje, że to... To? To wszystko mi się podoba i ja mam taką propozycję. A? Ja to wszystko kupię do mojego sklepu w Nowym Jorku. Wszystko? Ale moment, jest jeden warunek. Mhm. Twoja mama musi mi wyruszyć. Po, załatwimy to na pewno. Ale to rzeczywiście poważne wszystko? Tak. I no to jak możemy się skontaktować? Znajdziemy na pewno sposób. To jest numer mojego hotelu. Aha. Będę wieczorem. Tak. I proszę o kontakt. Będę dzwonił. Na pewno po południu. Do widzenia. Do widzenia.
Ty masz szpiegów? Ja mam. A właśnie, ty nie masz szpiegów. Gra takie duperele w filmie. Od czasu do czasu. Zależy, wiesz. Ja utrzymuję dom, a ma hobby na kluczowy. A jakim od ciebie? To by pasuje. Słuchaj, ale który to był rok, jak on był z tobą? Grał wtedy grabarza w Hamlecie. Co masz na rzecz? Jak grał grabarza, to był ze mną. A chwilę potem cię pobrali. A nie jest dobrego nauczyciela w zeszłym roku. I chcesz powiedzieć, że... Nie. Lutek. No dobrze, jak ci zostawił, to dlaczego go nie szukałaś? Postanowiłam przestać siedzieć w kącie i zająć się wreszcie sobą. I dzieckiem, bo okazało się, że jestem w ciąży. Ale nie, mam straszną Polski jest strasznie trudny. Ale nie wiem, dlaczego tam tutaj. Zobaczmy, to jest twoje. Zobaczmy, czy on jest twoje. Ona nie tłumaczyć. Cały czas gada na lekcję. Spodobać się ta nauczycielka? Tak. Że ona jest całkiem przyjemna, ale, ale nie uczy tak dobrze. Co tak dobrze? Podziwiają naszą urodę. Tak, piękne. No, nie jesteś nareszcie. Dlaczego nie odebrałeś Aśki? Nie mogę równocześnie zarabiać pieniędzy i odbierać dziecka ze szkoły. O. Nie zapominaj, że od zarabiania pieniędzy ja jestem, a ty masz tylko przywieźć dziecko ze szkoły na czas. Słuchaj, a gdzie ona jest?